Siemanko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrania z gry Risen 2 Mroczne Wody. I otóż, moi drodzy, natrafiliśmy na spory problem. Albowiem jesteśmy świadkami błędu w grze. I to błędu w grze, która ma każda kopia tej gry, niezależnie na czym gracie, jakie macie patche i tak dalej. Ponieważ, otóż tak, by pozbyć się stąd Benito, który zareaguje agresją w momencie, kiedy zaczniemy psuć jego ukochane armaty, musieliśmy pogadać z nim jako Sebastiano i odesłać go gdzieś tam na inny posterunek, czy coś takiego, tak? Nie wiem tego, sam sprawdzałem to na internecie, mogę się mylić. Powtarzam tylko to, co czytałem. Jednak jak widzieliśmy na poprzednim odcinku, nie było opcji odesłania go gdziekolwiek. To też... jest to błąd. Jest to błąd gry. I teraz w jaki sposób należy to zrobić? Tak, jest szansa, jeśli gracie po stronie Voodoo, tak jak ja, wykujecie, no, stworzycie sobie berło strachu, wykupujecie, wiadomo, projekt od kapuły i po prostu tworzycie berło strachu. I działa to w ten sposób. Namierzamy, to jest tak, żeby nas nie zauważyli, że coś kombinujemy, namierzymy sobie pana i możemy go przejąć, jeśli mamy 60 wudu, czego ja nie mam. Ten plan odpada. Jednak tak, jeśli gracie wudu i macie go więcej ode mnie, no to w ten sposób właśnie działamy. O, czerwone wino. To jeszcze pójdziemy je opchnąć. Spoko. I teraz tak, jak to zrobić, pytacie? Niestety, należy zrobić to w sposób dosyć brutalny i tak zwany napałek, który troszeczkę jakby psuje grę. Dobra, oddaliśmy wino, jesteśmy save'a. I który jakby właśnie troszeczkę psuje tutaj grę, ponieważ... w sumie to czekajcie, bo chcesz coś jeszcze niezwiązanego z tematem chcę sprawdzić. Coś mi się wydaje, że... Okej, nie, nic tu nie ma, dobra. A ten gość coś mi powie? To ty zacząłeś walkę... Co i... Nieźle. Okej, dobra, nic mi nie powiedział. Nie, bo po prostu przypomniałem się, że zapomniałem obgadać go wcześniej, dobra. Oczywiście wpieprzamy się na pierwsze lepsze wyrko i śpimy sobie do nocy. O, właśnie. Na szczęście pan Kowal nie ma tutaj zbytnio problemu, póki leżymy w łóżku tylko i wyłącznie. To powinno zmniejszyć ilość strażników i generalnie ludzi na mieście i na tym nam zależy, ponieważ to co zrobię teraz, należy zrobić pod sam koniec waszej przygody w Puerto Isabela. Widzę, że nawet kurwa Miguel się nie zwinął. Nie, a do mu ścieżka i też je. Tereje. Okej, dobra. Nic mi nie powiedział. Okej, dobra. W takim razie teraz co musimy zrobić, a przynajmniej jak ja to widziałem w internecie, ponieważ sam nie byłem w stanie po prostu wymyślić niczego logicznego. Oczywiście zapisujemy grę, w razie czego mamy pod ręką leczenie. Teraz zależy nam na tym, żeby... Miguel widzę też, kurwa, sesun. Zaatakować Benito. Po prostu. Just like it. O. Dźgamy go, staramy się, żeby on nas nie zadźgał, ponieważ, kurwa, Benito ma ten jebany muszkiet, a on jest przesadzony w chuj. Nie potrafisz biegać, co? Dobra, i teraz tak, jak już zaczęliśmy walkę, śmigamy tutaj, śmigamy do naszej ekipy. To jest istotne, tak? Nasza ekipa, mimo tego, iż nie są z nami w drużynie, to zaczną walczyć po naszej stronie. O, właśnie, Miguel i Benito. Kurwo! Nie we mnie, dobra. Okej, dobra. Szybko tutaj i idziemy zabić armatki. To chwilę trwa i przyciąga wszystkich dookoła, nieważne jak się bardzo z tym skryjecie. Dalej, dalej, bohaterze, już smagaj tym młoteczkiem, dobra. Okej, nasza ekipa tam ładnie zajmuje się Miguelem. Okej, dobra. I wszystkie trzy zostały załatwione. I to jest dosłownie jedyny sposób, w jaki udało mi się znaleźć. Jeśli istnieje inny, możecie się nim podzielić, aczkolwiek... ja już go nie zastosuję. Dobra, o kurwa. Bije. Ekipo, pomocy, kurwa. Jak boli. Co za ból. O Jezu, bo umrę. Szybko, bierzcie go. Okej, po prostu rozpętaliśmy, kurwa, wojnę na maksa dosłownie.
Ciekawostka, że Venturo był po naszej stronie. Okej, dobra. Teraz zgłaszamy to szybko. Nie jemu, tylko jej. No to jest dziwne, bo właśnie zabiłem wszystkie te. Dobra, okej. Oni są oczywiście niepocieszeni z tego, że obiliśmy im dupę. Czy ja zabiłem wszystkie te armaty? Tak. A, to jeszcze ta na wieży. Okej. Teraz lecimy na wieżę. Zanim ktokolwiek zauważy, co zrobiliśmy. Nie, żebym musiał się tutaj parkurować, nie, ale to jest fajne. Ha, parkour. Prawie jak asasyn. Z odzysku, ale jednak asasyn. Dobra. Wbijamy na wieżę. No i to jest generalnie ten sposób. No, tutaj teraz, kurwa, stoi jakiś protektor. Raus mi stąd, panie, raus mi stąd. No i to jest ostatnia armata, którą musimy uszkodzić. Dobra, czy ten pan już mnie nie zauważy? Raczej nie. Dobra. Ach, jak delikatnie to robi, po prostu z takim wyczuciem. A czy na przykład wpierdolenie worka piachu do lufy nic by nie dało? Chyba w razie wystrzału z armaty to tak jakby zablokowałoby to wystrzał i rozsadziłoby to armatę, ale nie wiem, nie znam się na armatach. Może gadam głupoty. Dobra, idziemy się pochwalić Patty. Oczywiście tutaj nikt nic do nas nie ma. Znaczy to jest generalnie taka też gotikowa zasada, że oni teraz po prostu nie chcieliby z nami gadać. O, Chani nas uleczyła. Okej. Uruchomiłem wszystkie działa. Cudownie. No, z waszą pomocą, ale tam. Zobaczyć ich miny, kiedy to odkryją. Długo im to nie zajmie. Okej, mamy wszystko, ruszajmy. Mamy wszystko. W końcu. Czas wchodzić na pokład, kapitanie. Arr. Gotów. Jestem gotowy. Więc po co tu jeszcze stoisz? Dalej! Bo gadam z tobą! Okej, drużyna została przyjęta. Śmigamy. We are the pirates! Do abordażu! Co się tu dzieje? Wchodzimy na statek. Jaja sobie robicie? Tak. A wyglądam, jakbym robił sobie jaja? Do broni! Bronić statku! Dorwecie! Bierzcie ich, szybko! Aha, atak, atak! Ktoś tnie mnie w plecy i to mi się nie do końca podoba, ale nieważne. Precz! Dobra, strażnik został pokonany. Manolo! Giń! Generalnie kończy mi się... skończyło mi się leczenie w postaci rumu. Przedmioty... A nie, jednak mamy rum. Hawkins, bierz go! Pokaż, jak jesteś gruby. Znaczy, ej no... A, te muszkiety, one są takie przesadzone! Jezu, ciekawe, gdzie miałem save'a. Oby niedaleko. Oby naprawdę niedaleko. No, super, no to po chuju fest. Przed całą akcją. Dobra, to ja się z wami spotkam, jak odbiję już. Okej, dobra. Jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy. Idziemy sobie odbić statek raz jeszcze. Tym razem zasejwujemy, bo jesteśmy cwańszy niż byśmy ostatnio, prawda? A przynajmniej ja jestem troszeczkę cwańszy. Dobra, śmigamy dalej. Chodźmy. Atak! Dobra, i tak będę się pojawiać z tym gościem, więc może z tym atakiem się wstrzymam póki co. Coś! Bla, słyszeliśmy już to. Super, dobra. Atak! O Jezu Chryste, jak biją, ekipo, biją, ekipo, szybko, szybko, pomóżcie mi. Dobra. Wiem to, że mimo tego, że jestem kapitanem, jestem tutaj definitywnie najsłabszy. Dobra, ja zabiję tego bezimiennego strażnika. Ha, spudłowałeś, to był twój błąd. Dobra, jeden zarąbany, chwała zero, super, wow. Dalej! Czemu chwała zero? Manolo, giń! Aż bym go kopnął w bebechy, dobra. I elegancko. Aż się kurwa gra zacięła z tych emocji. Patrzcie, co się dzieje. Te slow-mo, ta tryskająca krew, tak totalnie bez sensu.
Dobra, okej. Szybko! Wstaję, Patty. O, Patty nam poległa. Czekaj tu. Wszystko już obejrz... Jaki kur... to jest dobry... Jak sądzisz? Musimy się dowiedzieć, gdzie mój ojciec schował amulet. Okej. Okay. Mój ojciec najbardziej ufał Berbeluchowi. Rum i kłopoty to jego specjalność. Co to było, Ulicha? Jest na Takarigui. Można spróbować. Ale ty jesteś kapitanem. Decyzja należy do ciebie. Okej, okay, a, czyli możemy coś teraz wybrać. Możemy płynąć na Takarigułę, Kalderę, Wyspę Umarłych, Wybrzeże Ostrzy. Pójmy na... Takarigułę. To jest nasz znany teren, tam możemy sobie teraz podziałać, tak mi się przynajmniej wydaje. Na razie Porto Isabela, rozjebaliśmy wszystko, co było do rozjebania, bardziej już nic nie rozjebiemy. O, oh, come on. W sumie do dupy, że na przykład nie mam żadnej kasy, nie? Jeżeli miał kasę teraz, na przykład może mógłbym się wyszkolić w końcu w walce na miecze, to może by się w sumie przydało w końcu, po chyba nie wiem ilu, 5-6 godzinach gry. Jakieś, nie wiem, kontry, silniejsze ciosy, łamania bloku i tak dalej, nie? Rozumiecie, to by się przydało w sumie. Nie sądzę, żebym miał po co wracać na Kalderę. Znaczy, niby Carlos może by coś tam mi doradził, ale nie wiem. Zobaczymy. Swoją drogą uwielbiam, że Kraken dalej nas nie rusza, mimo tego, iż ewidentnie zatapiał statki. Już w sumie dwa w tej grze. I w sumie jedyne dwa, które chyba widzieliśmy na dobrą sprawę. Znaczy, widzieliśmy trzy, bo jeszcze trzeci jest nasz, ale wiadomo, póki co nas nie zatopili. Ciekawe, czy będą się cieszyć na nasz powrót, prawda? Patty. Jak znajdziemy artefakt tytanów twojego ojca? Jeszcze nie wiem, ale zawsze lubił wypić. Może powiedział coś Berbeluchowi? Berbeluch jest w porządku. Z informacjami radzi sobie tak dobrze, jak z rumem. Ho! Myślisz, że nam coś powie? Byli blisko, ale od lat nie rozmawiali. Chciałby ochronić artefakt. Mam nadzieję, że nam ufa. No cóż, dostarczyłem w końcu tego całego rozwiązania problemu z rumem, więc na pewno będzie nam ufał. Chani? Czemu ziemia się chwieje? Tu nie jest bezpiecznie. To tylko statek się kołysze. Spokojnie, zrobimy z ciebie wilka morskiego. Wilka morskiego? Czemu nikt mnie nie uprzedził? Twoje morskie diabły nie zmienią mnie w żadnego wilka. Wód! Zabiję ich, jeśli spróbują. Spokojnie. Spokojnie, nie zrobimy ci nic złego. Na pewno? Poczujesz się lepiej, jak tylko przestaniesz żygać. Masz mnie za głupią? Gdzieżby znowu? Jestem córką Bakira. Okazuj szacunek. Tak, tak. Spokojnie, nie denerwuj się. Czy jeszcze? Nie. Generalnie zwieźmy nasz własny statek, który jest bardzo podobny do tego, który miał stal w obrody. Ale to nie ten, najwidoczniej. Generalnie ta cała akcja ze statkiem troszeczkę przypomina mi końcówkę Gothica 2. Kto grał, ten wie, o co chodzi. Widzę, że generalnie na naszym statku nie ma absolutnie nic. To dosłownie najmniej zaopatrzony statek, jaki widzieliśmy do tej pory. O, jest i Hawkins. Yo, mistrzu. Proszę się nie martwić, sir. Wiem, co robię. Okej, spoko. Okej, wróciliśmy na Takarigułę. Dawno nas to nie było. Słuchajcie wszyscy. O. Więc. Kontrparowa. Nie mam. O, nie mam hajsów. Oczywiście, że nie mam hajsów. A, tyle rzeczy do nauki. Ja oczywiście niczego się kurwa nie nauczę. No dobra. Yo, Hank. Widzę, że dalej mi. Masz za złe to, że oklepem ci ryj. A, generalnie duża część załogi oczywiście Stalowobrodego poszła na dno raz z tego statkiem. Chodzą plotki, że Stalowobrodego zabił Kraken. Nie do końca. To prawda. Wszystko przez Marę.
Nie wierzę. W końcu go dopadł. Myślałem, że uda mu się pozbyć klątwy. Dobry rum. Dobrego rumu. Dobra, spoko. Ja chcę oczywiście sprzedać moje shitowe rzeczy. Dobra, berło strachu. Kolczyk żeglarza, twardziel. Król śmierci. Król odporny. To mi się nie przyda. Pierścień Łotra. Podłe sztuczki mnie niezbyt interesują. Chociaż dobra, zostawmy może na przyszłość. Zapasy żywności, eliksir złodzieja. Stały efekt. Jest prawie pewien, że te wszystkie stałe efekty będzie można przerobić na eliksiry o jeszcze silniejszych stałych efektach, tak więc nie pozjadam ich póki co. Piła do kości, stalowa klinga. Jest odrobiowe szpon. Teraz kurwa, ja nie wiem, co ja mam sprzedawać, a co nie, bo to wszystko może mi się przydać oczywiście. Teraz już w ogóle jest po prostu szaleństwo. O, jest ten Elysium Diabła, super. To ja poproszę jedno, żeby mógł sobie berło stworzyć. O ile oczywiście teraz znajdę gdziekolwiek, no wiecie, cały ten ołtarz. Pewnie Stalowobrody nie zdradził ci, gdzie ukrył artefakt. Zdradził? Ale dlaczego mam ci o tym mówić? Bo wyglądam na porządnego gościa? Przysiągłem strzec jego sekretów aż po grób. Te? Stalobrody nie żyje. Nie do... No dobra. Jeśli mi tego nie powiesz, nie zdołamy powstrzymać Mary. Okej. Więc w czym problem? Co? To dość zabawna historia. O Jezu, boję się. Bawił tu swego czasu. Wiesz, jaki był. Aż za dobrze. Ciągle gadał jakieś bzdury, że trzeba znaleźć kryjówkę gdzieś między świątynią powietrza a dnem oceanu. Jest nią skarb Garcii. Co? Właśnie. Mówiłem mu, że to szaleństwo. Ale Stalowobrody twierdził, że to jedyne miejsce, do którego Garcia nigdy nie zajrzy. Bardzo sprytnie. Jak mogę znaleźć ten skarb? Nie mam pojęcia. Dzięki. Słyszałem, że Garcia widziany był ostatnio w kalderze. To kurwa dobrze wiedzieć. Generalnie właśnie zawsze mnie to fascynowało. Po co na dobrą sprawę piraci zakopywali swoje skarby? Przecież co, to taka jakby konto w banku, że niby co odkopywali, kiedy na przykład chcieli coś z tego wyciągnąć? To przecież niepraktyczne w pizdu. Obejrzyj. Masz. Schemat bułatu. Dobra, ja koniecznie muszę się nauczyć trochę tego. Koniecznie muszę się nauczyć walczyć mieczem, ponieważ póki co jest bardzo słabo ze mną. Dobra, pierścień Łotra, za ja to gówno sprzedam mało, za mało, o wiele za mało. Dobra, bo sprzedajemy eliksiry, które nie są trwałe i w sumie na dobrą sprawę nie są mi aż tak przydatne. Póki co, plus 12 tego, broń bez sensu, rytuały bez sensu. Pewnie potem się to na mnie odbije, ale to mnie teraz nie obchodzi. To zostawię, bo to będą fajne rzeczy. Później coś mi się wydaje. Rzeczy, wytrych, to potrzebuję. Nóż. Tu to do kości, surowe mięso. Dobra, szpon spieprzać, zęby spieprzać, kości. Nie, to jest wszystko za tanie. Szafir. Kurwa, tylko czego ja potrzebuję do tamtego przepisu? Czy ja mogę to teraz sprawdzić, czy muszę jakoś, nie wiem, wchodzić w coś innego? W jakiś inny, nie wiem, jakiś inny menus. Berło władzy. Szafir, tak, szafir, który właśnie, kurwa, sprzedałem, jak ja... Obejrzyjmy teraz. Ach, nienawidzę mojego pecha. Odkup. Szafir. Mój szafir. Za stówę, daj spokój. Dobra. Okej, okay, jestem z powrotem. Stówka. Samorodki. Mam ich 30 parę. No dobra. Czekajcie. 5, 6, 7. Dobra, 7 sprzedam.
I to mi dało 1000. I teraz mogę iść nauczyć się walczyć na miecze. Chociaż troszeczkę. Chociaż minimalnie. Curtis. Kutasiarzu. Pokaż. Wie. Ciosy miały więcej siły. Co z kontratakiem? Żeby kontratak był silniejszy. Mistrz szabli. Jak mogę stać się mistrzem szabli? Po pierwsze, trzymaj ją jak należy. To nie jest cholerna, magiczna różdżka. Piraci nie mają wiotkich nadgarstków. Powinieneś to wiedzieć. Trzymaj ją mocno, a twoje ramię nada jej siłę. Dzięki temu będziesz mógł zadawać silne ciosy. O, twoje dzięki. Ramię, nadgarstek i szabla muszą być jednym. Inaczej zostaną odcięte. Przeze mnie. No, surowy nauczyciel, dzięki. Broń sieczna. Spoko. Kontratak był silniejszy. Czy jesteś jeszcze za 500? Dobra, jak nie ma nic za 500, to ja się jeszcze nauczę może czego innego. Bo Berbelch też tam, albo ewentualnie bardziej przekonywujący, u której jest prostytutek. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Jakieś wskazówki na początek? To się przyda, tak przynajmniej twierdzę. Przekonywanie mężczyzn jest proste. Są żałośni, jak śliniące się psy. Dzięki. Wystarczy włożyć krótką spódniczkę, uśmiechnąć się i powiedzieć: hej, przystojniaku. Ale w twoim przypadku lepiej nie. Więc nic mi nie poradzisz? Dobra, musisz wyglądać tak, jakbyś był godzien zaufania. Teraz wyglądasz, jakbyś chciał ukraść moją torebkę i odebrać cnotę. Cnotę? Tak, złoto ust, super, dobra. Okej, wydaliśmy 1000 kafli generalnie w minutę. Znaczy 1000 kafli, no kurwa, 1000 złota po prostu w minutę, niecałą. I możemy śmigać dalej, bo niczego się w sumie nie dowiedzieliśmy. Tak na dobrą sprawę. W ogóle, czy ta broń, którą ja walczę, to jest... To jest broń kująca, nie kurwa, nawet szpada, żeby nie było, nie? Tak jest chyba różnica. Chyba. Sieczna. Wudu. O, teraz teoretycznie mógłbym się już chyba nauczyć tej sztuki alchemii. Dobra, generalnie co prawda niewiele zrobiliśmy w tym odcinku, aczkolwiek ja będę chciał zrobić teraz między odcinkami następujące rzeczy. Skoczę sobie z powrotem na Wybrzeże Ostrzy, zrobię sobie te drugie berło. Potem odwiedzę Shaganumbi i zobaczę, ile kosztuje nauka alchemii. I tyle. Tak więc generalnie mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i potem fabularnie chyba wyruszymy sobie na kalderę, tak mi się przynajmniej wydaje. Tyle ode mnie i na reczkę.